Cześć, mam na imię Ania i jestem mikrobiologiem morza. Mikrobiolog identyfikuje, obserwuje i hoduje mikroorganizmy, innymi słowy drobnoustroje, w skrócie mikroby. Mikroorganizmy to najmniejsi mieszkańcy mórz i oceanów, ich wielka moc tkwi w ich ilości. Jeżeli zważylibyście wszystkie organizmy żyjące we wszechoceanie, to aż 90% tej masy stanowiłyby właśnie mikroby. Dzisiaj opowiem Wam o niewielkim fragmencie tego morskiego mikroświata, o fitoplanktonie. Fitoplankton żyje w powierzchniowych warstwach wody. W swoich komórkach organizmy te zawierają zielony barwnik, chlorofil. Wykorzystują dwutlenek węgla i energię słoneczną, by w procesie fotosyntezy produkować cukier i tlen. Fitoplankton bałtycki to przede wszystkim mikroglony, bruzdnice i okrzemki, a także cyjanobakterie zwane sinicami. By zgłębić tajniki życia tych małych organizmów, naukowcy zbierają je, wykorzystując siatkę fitoplanktonową. Obserwacja różnorodności form organizmów fitoplanktonowych możliwa jest z wykorzystaniem mikroskopu. W Zakładzie Biotechnologii Morskiej hodujemy fitoplankton bałtycki w szklanych kolbach lub plastikowych butelkach wypełnionych specjalnym roztworem, tak zwaną pożywką. Taka pożywka może też przybierać formę galaretki. W skali przemysłowej fitoplankton hodowany jest w większych zbiornikach, workach czy nawet basenach. Fitoplankton stanowią organizmy niewidoczne gołym okiem, jednak gdy nadmiernie rozmnożą się w morzu, to czasem nawet widoczne są z kosmosu. Taka sytuacja nazwana została zakwitem wody. W Morzu Bałtyckim zakwity tworzą głównie sinice i niestety przede wszystkim te, które produkują związki trujące dla innych organizmów, w tym także człowieka. Sinice niestety też lubią taką pogodę jak my. Słoneczne, ciepłe, bezwietrzne dni. Pamiętajcie, w takiej wodzie z sinicami nigdy nie należy się kąpać. Zaczęłam od tego złowrogiego oblicza fitoplanktonu. Pamiętać jednak należy, że mikroorganizmy te pełnią kluczowe role w funkcjonowaniu naszej planety. Stanowią pokarm dla zwierząt morskich, są źródłem życiodajnego tlenu. Szacuje się, że od 50 do nawet 80% tlenu zawartego w atmosferze ziemskiej pochodzi właśnie z oceanów. Szczątki organizmów fitoplanktonowych zakopane i sprasowane przez siły geologiczne przekształcają się w ropę naftową, która napędza nasze samochody. Mikroorganizmy te to też niezawodni czyściciele mórz i oceanów. Fitoplankton ma też bardzo praktyczne zastosowanie dla ludzkości. Jest celem zainteresowania błękitnej biotechnologii, dziedziny nauki, która tworzy produkty i technologie wykorzystując organizmy morskie. Mikroglony i cyjanobakterie mogą więc stanowić źródło biopaliw, inspiracje do tworzenia biomateriałów. Barwniki zawarte w ich komórkach już teraz wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. W sklepie ze zdrową żywnością, na półce w drogerii możecie znaleźć wiele produktów zawierających sproszkowane sinice. Cyjanobakterie z rodzaju Arthrospira, bo o nich właśnie mowa, sprzedawane są pod komercyjną nazwą spirulina. Sinice te w swoich komórkach zawierają białko i wiele drogocennych mikroelementów. Mogą być więc cennym uzupełnieniem naszej diety. Organizmy fitoplanktonowe to również niezwykle ciekawe źródło związków o działaniu leczniczym. Między innymi takich, które zwalczają antybiotykooporne bakterie, groźne wirusy czy komórki nowotworowe. Takie leki z morskiej apteki już dostępne są na rynku. Powstały jednak na bazie związków produkowanych przez ciepłolubny fitoplankton. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego intensywnie badają potencjał bałtyckiego fitoplanktonu i mam nadzieję, że w najbliższych latach usłyszycie o praktycznym wykorzystaniu tych mikroorganizmów z naszego morza.